Dzień dobry Państwu, szczęść Boże. Bardzo dziękuję za zaproszenie na to spotkanie i też gratuluję organizatorom i bardzo się cieszę, że Jan Paweł II znalazł się w gronie właśnie tych osób, o których no, możemy mówić, że całym swoim życiem świadczyli o Królestwie Bożym, o Chrystusie Królu. Ja zaczęłabym może od takiej refleksji związanej z młodymi latami Karola Wojtyły, później Jana Pawła II. Mianowicie, proszę Państwa, moja instytucja, którą dzisiaj też reprezentuję, czyli Centrum Myśli Jana Pawła II, od kilku lat razem z innymi instytucjami z Warszawy i z Krakowa pracuje nad krytycznym wydaniem dzieł literackich Karola Wojtyły, czyli jeszcze raz grono naukowców bada i wyszukuje w archiwach wszystkie teksty literackie Karola Wojtyły. I mamy przyjemność teraz wydawać trzeci tom tych dzieł, w którym znajdą się dramaty napisane przez Karola Wojtyłę. I tutaj właśnie akurat ciekawy materiał związany z naszą dzisiejszą konferencją. A mianowicie, proszę Państwa, ukaże się w tym trzecim tomie taki tekst Chrystus Król, obraz sceniczny na podstawie Apokalipsy świętego Jana. Jest to rękopis pisany ręką Karola Wojtyły, przechowywany w archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Rękopis, który dotąd nigdy nie był ujawniony, można powiedzieć, szerszemu gronu publiczności, a stanowi tak naprawdę, według naszych badań, jedyną dotąd adaptację sceniczną sztuki, w której wystąpił Karol Wojtyła. Nasze dane pokazują, że miało to miejsce 25 października 1937 roku, a więc, proszę Państwa, Karol Wojtyła miał 17 lat. Już w wieku 17 lat podjął się przepisania tekstu, reżyserii i zagrania postaci świętego Jana Ewangelisty. I świadkowie tego czasu mówili, że po prostu było to niezwykle przejmujące wydarzenie, niezwykle przejmujący monolog, który właśnie wygłosił Karol Wojtyła. Mówi się o tym, że dokonał wyobrażonej przez siebie retrospekcji Jana w prorockim natchnieniu, który widzi odwieczny triumf Chrystusa. I fragment tylko z tego utworu. Jan z utworu scenicznego mówi między innymi: widzę niebo nowe, ziemię nową, trony i usiedli na nich dusze pościnanych dla świadectwa Jezusa, dla Słowa Bożego i żyli i królowali z Chrystusem tysiące lat. Ja oczywiście nie mam takich umiejętności aktorskich jak Karol Wojtyła, ale wyobrażacie sobie Państwo, jak to musiało być przejmujące dla ludzi, kiedy on swoją intonacją, mimiką, całą, jakby całym też zaangażowaniem i wiarą w to, co mówi, wygłaszał te słowa i odgrywał rolę właśnie w takim obrazie scenicznym pod tytułem Chrystus Król, obraz sceniczny na podstawie Apokalipsy świętego Jana. Ale potem, proszę Państwa, znamy pewnie wszyscy tu doskonale dalsze losy Karola Wojtyły. I jako ksiądz, i jako duszpasterz, też jako etyk, w swoich tekstach i teologicznych, i duszpasterskich, encyklikach, katechezach, w przemówieniach odnosił się bardzo często do idei Chrystusa Króla. I jak wiemy, ten jego cały pontyfikat tak naprawdę był bardzo silnie zorientowany obok teologii na antropologię. Ja pomyślałam sobie, kiedy przygotowywałam się do tego wykładu, że prawdopodobnie dużo już Państwo, czy wszyscy wiemy na temat w ogóle samej idei i tych teologicznych aspektów, co to znaczy Chrystus Król. Natomiast wydaje mi się, że Jan Paweł II jest dla nas bardzo ważny na dzisiejsze czasy, szczególnie przede wszystkim dla młodego pokolenia, młodszego może od nas, ale dlatego, że bardzo wiele ma do powiedzenia na temat tego, co człowiek ma wyczytać z tej idei Chrystusa Króla dla nas dzisiaj. I pozwólcie Państwo, że właśnie w tym kontekście ustawiłam całą moją wypowiedź i przygotowałam w ten sposób teksty i tak też czytałam i przedstawię moją interpretację tego tematu. No po pierwsze chciałabym zauważyć, że jak wiemy, pontyfikat Jana Pawła II i jego encyklika pierwsza Redemptor Hominis, która nazywana jest encykliką programową, Odkupiciel Człowieka, to pierwsza encyklika, która nosi w sobie rysy całego pontyfikatu. Jego program, można by było powiedzieć, złożył się nie tylko na ten przekaz katolickiej wykładni wiary, ale także bardzo ważne jest to, w jaki sposób on jako osoba dobierał tematy, jak je konstruował, w jaki sposób budował tę swoją, poprzez całą swoją osobowość, specyfikę zainteresowań swoich i jak umiał to przekazać innym. W przypadku Jana Pawła II, jak sam napisał na początku właśnie tej encykliki, Chrystus, ośrodek wszechświata i historii,
Z jednej strony napisał papież w tym dokumencie, że trudno jeszcze w tej chwili powiedzieć, co będzie oznaczał ów rok, 2000 rok jubileuszu. Pamiętajmy, że Jan Paweł II był przekonany co do tego, że Pan Bóg wybiera go na stolicę Piotrową, dlatego że ma doprowadzić Kościół właśnie do 2000 roku, do roku jubileuszu. I pisze w tej encyklice, że na zegarze dziejów ludzkości właśnie trudno jeszcze powiedzieć, co ten rok 2000 będzie dla nas oznaczał. Ale w drugim akapicie mówi, że posługa biskupa Rzymu związana jest z podstawową prawdą wcielenia. I cały pontyfikat Jana Pawła II będzie przypominał o tym, że właśnie Chrystus, Odkupiciel świata, jest tym, który dotknął w sposób jedynie powtarzalny tajemnicy człowieka, który wszedł w jego serce. Podkreślam to dlatego, że właśnie chciałabym Państwu zaraz przybliżyć, mam nadzieję, to, jaka była idea Jana Pawła II, jak człowiek ma wykorzystać w swoim życiu codziennym właśnie tę prawdę o Chrystusie Królu. I dlatego wszystko, co papież pisał i mówił o Chrystusie Królu, cały ten jego teologiczny obraz, jest ściśle związany z poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie, co ta królewska posługa Syna Bożego oznacza w przygotowaniu do jubileuszu 2000-lecia chrześcijaństwa, ale również w naszym funkcjonowaniu w przyszłości i dalej. W kolejnej encyklice Redemptoris Missio napisał, że przede wszystkim królestwo ujawnia się w samej osobie Chrystusa, Syna Bożego, który przyszedł, aby służyć i oddać duszę swoją za okup za wielu. I tutaj bardzo ważne słowa. Królestwo Boże nie jest koncepcją, doktryną, programem, które można dowolnie opracowywać, ale jest przede wszystkim osobą, która ma oblicze i konkretne imię, imię Jezusa z Nazaretu. Wydaje mi się, że to właśnie powiedział w encyklice Redemptoris Missio, ale bardzo ważne, jak sobie wyobrazimy, proszę Państwa, że dorastał w trudnym okresie czasów socjalistycznych, kiedy ciągle musiał się zmierzyć z budowaniem, można powiedzieć, tożsamości osoby i idei, w ogóle odpowiadać na pytanie, budować taką konstrukcję, co to znaczy antropologia chrześcijańska i jak ma się zachować człowiek wierzący, człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga w takiej rzeczywistości, w jakiej był. Jak wiemy, po roku 89 to się u nas w Polsce i w Europie oczywiście zmieniało, ale papież był świadomy tego i wszystkie w zasadzie dokumenty to pokazują, że kultura czy cywilizacja, można powiedzieć, związana z konsumpcjonizmem, z taką kulturą materialistyczną, powodowała i nadal powoduje, że ciągle musimy zadawać sobie pytanie o tę tożsamość osoby dzisiaj i o jej znaczenie dla codzienności, dla relacji, które budujemy. Może mikrofon, tak? Pan Dezę chciał, właśnie dziękuję. A właśnie, dziękuję bardzo. I proszę Państwa, pozwoliłam sobie z nauczania Jana Pawła II, ponieważ ja na co dzień zajmuję się badaniem tekstów i teologicznych, i etycznych, i takich duszpasterskich, pozwoliłam sobie, znaczy chciałabym w ogóle zaproponować 8 takich punktów, czy 8 takich przestrzeni, w których wydaje mi się, 8 wyznaczników, w których Jan Paweł II pozwala nam zrozumieć, czym jest to Królestwo Chrystusa dzisiaj. I te 8 punktów będę zaraz rozwijała, ale to pierwszy, który mówi nam o tym, że Chrystus panuje nad żywymi i umarłymi. To jest pewien pierwszy taki punkt, czy można powiedzieć taka linia analityczna, którą się posługuje, kiedy wprowadza nas w swoje teksty Jan Paweł II. Drugi, że doświadczamy zalążka Królestwa Bożego na ziemi. Trzeci, jeżeli Chrystus objawia człowieka samemu człowiekowi, to królewskość jest ześrodkowana na człowieka, który ma udział w misji Chrystusa, przy czym misja królewska nie dzieje się w odosobnieniu od misji kapłańskiej i prorockiej. To też jest bardzo wyraźny taki rys jego nauczania. Po czwarte, papieżowi bardzo zależy na tym, aby przebyć w samym sobie taką drogę indywidualnego odkrycia, na czym ten udział w misji Chrystusa polega. Pamiętajcie Państwo, że jeszcze przed posługą papieską Karol Wojtyła napisał kilka bardzo ważnych książek, między innymi Osoba, czyn czy miłość, odpowiedzialność. I to są pozycje, które bardzo wyraźnie pokazują taką, można powiedzieć, pedagogikę i etykę nauczania Wojtyły, który koncentrował się na tym, że obowiązkiem każdego z nas jest samowychowanie i samoposiadanie siebie. I według tych tekstów, także w tym kontekście budowania idei Królestwa Bożego, wprowadzania tej idei Chrystusa Króla w rzeczywistość, to jest bardzo ważne, aby zaczynać od siebie, aby mówić o tej drodze indywidualnego odkrycia. Po piąte, odpowiedzialność. To jest w ogóle bardzo ważne słowo, które jest ściśle związane z ideą Chrystusa Króla. Odpowiedzialność za prawdę jest to jeden z podstawowych punktów spotkania z drugim człowiekiem.
I w związku z tą misją królewskości Chrystusa, ta odpowiedzialność za prawdę również ma się przełożyć na życie i funkcjonowanie człowieka. Po szóste, udział w misji królewskiej oznacza zdobywanie wolności. Wolności od grzechu przede wszystkim, ale możemy sobie wyobrazić, jak to ma daleko posunięte konsekwencje również w naszym życiu, nie tylko religijnym przecież. Ponadto, panować można tylko służąc, dlatego zadaniem chrześcijanina jest posiadać siebie, aby móc służyć bardziej bliźniemu. I po ósme, odnajdywać siebie, u siebie i drugich godność Bożego panowania. Teraz, proszę Państwa, tutaj Karol Wojtyła, Jan Paweł II zostawił po sobie tak dużo różnego rodzaju tekstów, że no z konieczności skupiłam się tylko i chciałam zaproponować taki namysł nad trzema grupami tekstów. Pierwszy, który dotyczy rodziny, drugi, który dotyczy życia społecznego, też ewangelizacji, misji, szeroko porozumianej kultury i trzeci, który dotyczy ludzi młodych. I próbowałam odnaleźć w tych grupach tekstów odpowiedź na te właśnie osiem wyznaczników, które nam zaproponował Jan Paweł II. Familiaris Consortio, czyli można powiedzieć takim głównym adhortacji, ale można powiedzieć jednym z najważniejszych dokumentów dotyczących życia rodzinnego i misji rodziny wobec Kościoła, ale też inne dokumenty związane z odkrywaniem zadań i misji rodziny podkreślają przede wszystkim pojęcie służby. Rodzice, którzy po pierwsze uczestniczą poprzez zrodzenie potomstwa, uczestniczą w stwórczych mocach Boga. Po drugie, władza wychowawcza nie może mieć charakteru przedmiotowego, powiedziałby papież jeszcze wcześniej jako Karol Wojtyła w książce Miłość i Odpowiedzialność, nie może mieć charakteru utylitarystycznego. Nie mamy drugiego człowieka posiadać, ale mamy zrobić wszystko, aby pomóc mu urzeczywistniać samego siebie, aby pomóc mu realizować to samo wychowanie. To jest przestrzeń do osiągania wolności od grzechu, od słabości, od egoizmu, od pychy. I to dopiero jest krokiem do realizacji poziomu drugiego, czyli właśnie tej misji królewskiej, czyli brania odpowiedzialności za prawdę. Tu pozostaje dla naszej kultury cały nieprzepracowany jeszcze, wydaje mi się, obszar tematu różnorodności i znaczenia tej różnorodności w życiu społecznym. Zobaczenia, że inny w wymiarze definiowania naszego człowieczeństwa, inny w wymiarze spotkania osoby z osobą ma dużo, jakby dużo, dużo głębsze konotacje niż tylko to pojęcie obcy, właśnie inny, różny. Prezentuje sobą ten sam obraz i podobieństwo Boga, a zarazem w inny sposób materializuje się i ujawnia w życiu codziennym. Na myśl przychodzi mi tutaj znowu cały olbrzymi temat, którym się zajmuję zawodowo bardziej, może dogłębniej, to jest właśnie teologia ciała Jana Pawła II. Wydaje mi się, że jeszcze wciąż za mało odkrywana i jego refleksja na temat początków człowieka, na temat tego, w tych swoich tekstach bardzo mocno mówi o tym, że doświadczenie, dzisiejsze nasze doświadczenie ciała bardzo dużo może nam powiedzieć o tym, jak wyglądał ten początek stworzenia człowieka. Ale wracając do tematu rodziny. Rodzina jest tym miejscem, gdzie pomagamy osobie się wyosabniać, jak pisał papież o stworzeniu Adama. Człowiek wyodrębnia się ze świata, tylko on jest zdolny uprawiać ziemię i czynić ją sobie poddaną. Nazywał zwierzęta, nadawał im imiona, pozwalało mu to zobaczyć, kim jest. I kiedy Chrystus w Ewangelii mówi na początku, tak nie było, to jest ten kontekst pytania faryzeuszy, czy wolno oddalić swoją żonę z Ewangelii Mateusza, to Chrystus kieruje swoich rozmówców do stanu przed grzechem i mówi właśnie, wskazuje tam na to, pokazuje nam, że obrazem i podobieństwem jesteśmy przez swoje człowieczeństwo i komunię osób, których jedność nie jest zlaniem się. Ciało nie jest tylko właściwością osoby czy jej przypadłością. To poprzez ciało i dzięki niemu pomagamy wyjść poza doświadczenie grzechu. Ciało pozwala przeżyć pierwotną wartość człowieka, która wyłania się z tajemnicy jego samotności przed Bogiem i wśród świata. Dlatego świadomość tego wszystkiego przełożyła się w życiu Jana Pawła II na postawę dialogu, w której każde spotkanie nie dotyczy tak naprawdę spotkania roli z rolą, ale ma taki bardzo znamiona takiego głębokiego spotkania osoby z osobą. Nie chodzi mu tu tylko i wyłącznie o spotkanie, kiedy analizuje temat relacji rodzinnych, o spotkanie matki z córką, czy ojca z córką, czy ojca rodziców z dziećmi, ale pokazuje, że przede wszystkim musimy szukać w naszych relacjach tego spotkania z osobą, a nie z rolą, którą na co dzień pełnimy w naszym życiu.
I tutaj papież bardzo silnie pokazuje tę relację królewskości, przeniesienie tej idei królewskości Chrystusa na po prostu temat służebności, tej relacji służebnych w naszych relacjach rodzinnych. Druga grupa tekstów związana jest właśnie, tak jak mówiłam, z takim porządkiem społecznym, z dobrem wspólnym, ewangelizacją, pracą misyjną. Ja to oczywiście można bardziej szczegółowo to omawiać, ja na rzecz naszego spotkania dzisiaj to troszeczkę syntetycznie spróbowałam zrobić. I tutaj papież pisze między innymi, że dziś o królestwie mówi się wiele, ale nie zawsze zgodnie z sensus ecclesiae. Istnieją bowiem koncepcje zbawienia i misji, które nazwać można antropocentrycznymi, w zawężonym znaczeniu tego słowa, gdyż skupiają się na ziemskich potrzebach człowieka. W tej perspektywie królestwo zmierza ku temu, by stać się rzeczywistością całkowicie ludzką i zeświadczoną, w której tym, co się liczy, są programy i walki o wyzwolenie społeczne, ekonomiczne, polityczne, również kulturalne, ale z horyzontem zamkniętym na to, co transcendentne. Nie można zaprzeczyć, że również na tej płaszczyźnie istnieją wartości zasługujące na poparcie, ale papież mówi, że mamy obowiązek i zadanie wyjść poza to. Nie chodzi o taki aspekt królestwa. Zatem przyjmujemy za Janem Pawłem II to założenie, że służba człowiekowi to nie tylko walka o jego prawa społeczne, ekonomiczne, polityczne i tak dalej, wszystko związane z kulturą, ale przede wszystkim to jest zabieganie o rozwój, to jest jakby konsekwencja tej królewskości Chrystusa, którą mamy w sobie odkrywać. To jest zabieganie o to, aby rozwój, który dokonuje się, poszerzał nasze rozumienie godności osoby i jej sensu. Ja to bardzo właśnie lubię, jakbym miała wybrać najważniejsze słowa na ten moment dla mnie, dla Jana Pawła II, to jest jego zwrócenie uwagi na to, że mamy cały czas dopatrywać się w tym postępie technologicznym, z którym mamy na dzisiaj codziennie do czynienia, dopatrywać się, czy ten postęp idzie w tej samej linii równolegle do rozwoju godności osoby, do rozwoju naszej świadomości, czy ta godność osoby jest zachowywana. W takim dokumencie Ecclesia in Africa mówił na przykład, że naturą królestwa jest komunia wszystkich ludzi między sobą i Bogiem. Dlatego też to podkreślam, ponieważ wydaje mi się, że zbyt rzadko łączymy temat dialogu, temat komunii, solidarności, braterstwa właśnie jako bezpośrednie pokłosie tej królewskiej misji Chrystusa. Tak więc Chrystus, głosić Chrystusa znaczy, mówił papież, ukazywać człowiekowi jego niezbywalną godność, którą Bóg odnowił przez wcielenie swojego Syna. A Sobór Watykański rozwinął tę myśl poprzez zdanie. Ponieważ ukazywanie Bożej tajemnicy, jaką jest ostateczny cel człowieka, powierzone jest Kościołowi, przeto Kościół otwiera człowiekowi oczy na sens własnej jego egzystencji, czyli na najgłębszą prawdę o człowieku. Obdarzony tą niezrównaną godnością człowiek nie może żyć w warunkach społecznych, ekonomicznych, kulturowych i politycznych, które uwłaczają jego człowieczeństwu. To jest jakby to kolejne zadanie, które przed nami wciąż stoi i można powiedzieć, że ono się nie kończy. Można zatem w pełnym uzasadnieniem powiedzieć, że integralny rozwój, potrzeba tego integralnego rozwoju w naszym codziennym życiu i w relacjach, które tworzymy, zakłada właśnie poszanowanie ludzkiej godności, co jest możliwe tylko w warunkach sprawiedliwości i pokoju. Kolejny dokument, Redemptoris Missio, papież mówi tam między innymi takie słowa. Królestwo ma na celu przekształcenie stosunków między ludźmi i urzeczywistnienia się stopniowo, w miarę jak ludzie uczą się kochać, przebaczać i służyć sobie nawzajem. Jezus podejmuje całe prawo, ogniskując je na przykazaniu miłości. I tutaj wiemy, że Jan Paweł II, jego zasługa też, czyli zasługa jego pontyfikatu polegała też na tym, że bardzo silnie włączył, duże grono tutaj jest nasz świeckich, które angażują się w te sprawy, że był bardzo otwarty i widział wręcz pewne niedomagania w Kościele, że tego głosu świeckich jest jeszcze zbyt mało. Jest taki wspaniały dokument, być może Państwo widzieli, poznaliście się z nim kiedyś, Adhortacja Christi Fideles Laici, w których też robi wspaniałe takie porównania, czy wspaniałe taką refleksję na temat tego, jak misja świeckich jest silnie powiązana i jak silnie wypływa z tej królewskości Chrystusa. I pisze tak papież. Z tytułu swej przynależności do Chrystusa, Pana i Króla Wszechświata, świeccy uczestniczą także w Jego urzędzie królewskim i są przez Niego wezwani do służenia Królestwu Bożemu, do Jego rozszerzania w dziejach. Ludzie ci przeżywają swą chrześcijańską królewskość przede wszystkim poprzez duchową walkę, ażeby pokonać w sobie królestwo grzechu. Ale w szczególny, moja już interpretacja, w szczególny sposób świeccy są wezwani do tego, by przywracać stworzeniu całą jego pierwotną wartość. Oni bowiem, oddając stworzenie prawdziwemu dobru, świeccy,
poprzez działalność wspierają życiem łaski uczestniczą w sprawowaniu owej władzy, na mocy której zmartwychwstały Jezus przyciąga wszystkie rzeczy do siebie i podaje je jak siebie samego Ojcu. I to jest, wydaje mi się, też bardzo istotny aspekt tego, żeby zwrócić uwagę na co robimy właśnie też dzisiejszym kongresem, że ta rola świeckich ma także bardzo, musi mieć bardzo mocny wydźwięk służby. I trzeci obszar, jak widzicie Państwo, dosyć krótko to definiuję, można by było tutaj mówić bardzo dużo, ale trzeci, ostatni obszar dotyczy młodych, wydaje mi się też bardzo ważny. I tutaj jest masa interesujących bardzo tekstów, ale jeden, który szczególnie bym poleciła, jest bliski mojemu sercu, to jest list do młodych pod nazwą Parati Semper. To jest list, w którym papież prowadzi, można powiedzieć, taką rozmowę w kontekście ewangelicznego spotkania Chrystusa właśnie z młodym człowiekiem, o którym czytamy, i tego pytania młodych, które sobie każdy młody zadaje dzisiaj, prawdopodobnie, mam nadzieję, jaki jest sens mojego życia. I papież robi po prostu fantastyczną taką refleksję właśnie osadzoną na idei Królewskości Chrystusa i mówi do młodych, że ci, którzy pytają o sens doczesności, sens życia, muszą przede wszystkim zapytać o tym, na czym chcesz osadzić projekt swojego życia. Na czym ten projekt życia miałby być kształtowany? I tutaj mówi, że z tej idei królewskości, akurat tej odpowiedzi dla młodych, najważniejsze zdaniem papieża jest osadzenie tego życia czy tego projektu na prawdzie. To jest coś, co wydaje mi się, my też zbyt mało, ja też mając dziecko i mając kontakty ze studentami, wydaje mi się, że ciągle muszę poszerzać ten aspekt i ten właśnie kontekst pokazywania, że nie chodzi tylko o to, co ja przekażę, nie chodzi tylko o to, jaka jest moja interpretacja danej nauki, ale o to, żeby oni szukali sami, żeby ten projekt życia był osadzony bardzo właśnie na prawdzie. Między innymi tak mówił papież: drodzy młodzi przyjaciele, odpowiedź, jaką Chrystus daje swojemu rozmówcy w Ewangelii, jest skierowana do każdego z was i do każdej. Chrystus pyta o stan waszej świadomości moralnej. Pyta również o stan waszych sumień. Jest to pytanie kluczowe dla człowieka, kluczowe dla waszej młodości, dla całego projektu życia, który właśnie w młodości ma się ukształtować. Ta wartość tego projektu jest najściślej związana ze stosunkiem każdego i każdej do dobra i zła moralnego. Wartość tego projektu życia, zależy w sposób zasadniczy od prawdziwości i od prawdy waszego sumienia. Zależy od waszej wrażliwości. I na koniec może jeszcze to skierowanie do młodych, czy poszukiwanie aktualności tej idei królewskości, misji królewskiej Chrystusa do młodych w przekazie Jana Pawła II jest związana właśnie z tym tematem, co to znaczy być człowiekiem sumienia, co to znaczy być człowiekiem zasad. Pamiętacie Państwo jego słynne przemówienie na Westerplatte, że mamy od siebie wymagać bardziej niż inni by wymagali. Co to znaczy być człowiekiem, który budzi zaufanie, który jest właśnie wiarygodny. Tutaj cieszyłam się na widok tego roll-upu, który też żongluje tym pojęciem wiarygodność, ale bardzo ładnie to pokazuje. Chodzi zatem papieżowi o takie poszukiwanie autentycznej, dogłębnej autentyczności człowieka. I na koniec tylko przypomniałabym jeszcze raz te osiem poziomów, być może im więcej będę czytała i wgłębiała się w te teksty Jana Pawła II, tym więcej, czy może jeszcze inne za jakiś czas wskaźniki bym Państwu zaproponowała do refleksji, ale jeszcze raz te osiem wyznaczników, co to znaczy, że Chrystus jest Królem, co to znaczy dla człowieka według papieża. Po pierwsze, że panuje nad żywymi i umarłymi, że doświadczamy już dzisiaj zalążku Królestwa Bożego na ziemi i zdaje się, żyjemy tak, jakbyśmy nie mieli w ogóle tego świadomości. Po trzecie, jeżeli Chrystus objawia człowieka samemu człowiekowi, to królewskość jest ześrodkowana na człowieka. Zależy papieżowi, aby przebyć w samym sobie tę drogę indywidualnego odkrycia, na czym ten udział w misji Chrystusa polega, czyli jakby to właśnie otwarcie się na prawdę, o której mówił do młodych. Po piąte, odpowiedzialność za prawdę. Po szóste, ten udział w misji królewskiej oznacza zdobywanie wolności od grzechu. Ciągła praca nad zdobywaniem tej wolności od grzechu, a nie wolności do. Po siódme, panować można tylko służąc, jakby kolejna bardzo olbrzymia i bardzo szeroka, głęboka idea. I po ósme, odnajdywać siebie i u drugich godność Bożego panowania, czyli ten fenomen, który wielu świadków, którzy bezpośrednio, być może część z Państwa bezpośrednio mieli kontakt z Janem Pawłem II, ja tego szczęścia nie miałam, ale świadkowie mówią o tym, że niezwykłe były spotkania z papieżem,
których każdy wychodził niezależnie od roli, jaką pełnił, czy był to jakiś premier, czy prezydent, czy pani, która gotowała, czy ktokolwiek inny, wychodził z takim przeświadczeniem, że spotkała się osoba z osobą. I z tą refleksją chciałabym Państwa zostawić. Dziękuję bardzo.